Cześć, ja jestem Agusi, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry City Skylines, gdzie zajmujemy się moim miastem Agopolis. Dzisiaj będziemy zajmować się poprawą jakości życia mieszkańców, którzy już tutaj są w mieście. Więc jeśli odcinek Wam się spodoba, pamiętajcie o tym, że możecie go oceniać. Możecie też zasubskrybować kanał, jeżeli interesuje Was to, co robię, a jeszcze nie subskrybujecie. Ok, przejdźmy od razu do rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą muszę zmienić, bo zwróciłam na to uwagę, jak tylko odpaliłam sobie tutaj świat, jest edukacja. Mamy zdecydowanie zbyt mało szkół podstawowych oraz średnich, także zaczniemy od podstawówek. Myślę, że tutaj przy toście jeszcze jedną podstawówkę dostawimy. Może w tym miejscu, wiecie, bo jednak nigdy nie wiadomo, kiedy ci ludzie będą potrzebować szkoły, a tutaj jednocześnie wszystkie te osiedla zyskują. No i tutaj mamy duże domy, to znaczy o dużym zagęszczeniu. W efekcie tych szkół będzie potrzeba więcej, dlatego też to jest mój błąd, że nie zrobiłam tych szkół więcej, biorąc pod uwagę, że tutaj ludzi jest zdecydowanie za dużo w stosunku do ilości szkół, które postawiłam. No oczywiście nie martwimy się ilością ludzi, bo na tym nam zależy, żeby w mieście było jak najwięcej mieszkańców. Na razie mamy troszeczkę więcej miejsc w szkołach, więc jest dobrze. Zacznijmy teraz też stawiać licea. To jest ten sam problem, co z podstawówkami. Po prostu tutaj jest dużo ludzi i więcej potrzeba tych szkół w okolicy. Myślę, że spokojnie teraz powinno im tutaj wystarczyć. Mam nadzieję przynajmniej. Chociaż wiecie co, jeszcze w tej okolicy tutaj jedną dostawimy. No i w tym mieście może z tej strony tutaj również jedną damy. Chyba rozwaliłam komuś dom swoją drogą, bardzo przepraszam. O, jednocześnie udało nam się odblokować kolejny kamień milowy, wielkie miasto. Odblokowaliśmy nową pożyczkę, bardzo fajnie, chociaż na razie problemów finansowych nie mamy. Mam nadzieję, że również nie będziemy mieć. No i myślę, że ze szkołami również już problemu być nie powinno. Jeśli chodzi o uczelnie, mamy dwie, to jest zdecydowanie wystarczające jak na tę ilość mieszkańców. No i kolejna rzecz, którą mogliście zobaczyć już na początku odcinka, czyli te nieszczęsne korki. To też jest dość duży problem. Dosłownie ciągnie się od tamtego miejsca. No i Wy tak pisaliście mi, że może nie ma sensu robić kolejnych zjazdów, tylko po prostu poszerzyć tutaj tą drogę. I to jest rzeczywiście dobry pomysł, więc zakupimy sobie ten obszar, bo jeszcze nie jest w naszym posiadaniu. No i spróbujemy coś z tym zrobić. Myślę, że dobrą opcją będzie po pierwsze tutaj poszerzenie trochę tych dróg, po drugie powiększenie tej dzielnicy, żeby ludzie tutaj nie mogli zjeżdżać. Może też te drogi poszerzymy, bo tutaj też jest tylko jeden zjazd, to też jest troszeczkę mało. I myślę nad tym, żeby zrobić tutaj jeszcze jeden zjazd, który byłby bezpośrednio do tej przemysłowej strefy przyczepiony. Także to jest plan na teraz. Ja myślę, że budowanie dróg idzie mi na tyle kiepsko, że po prostu pokażę Wam to w przyspieszonym tempie, żeby Was po prostu nie zanudzić. Także do zobaczenia za chwilę. No dobra, tak wyglądają te moje dwie autostrady. Jedna troszeczkę przypomina serce, mam nadzieję, że Wam również. No trochę słabo tutaj się zrobiło z tymi, którzy już byli na drodze. Bardzo przepraszam za utrudnienia, mam nadzieję, że troszeczkę jednak Wam pomoże. Ostatecznie zrobiłam w ogóle tutaj autostrady. One może nie będą zbyt mocno pozwalały na rozpędzenie się pojazdom, ale też nie będą ich mocno zwalniały. No i tak jak mówiłam, tutaj chcę tą dzielnicę tak przepisami dostosować, żeby ciężarówki nie mogły tutaj wjeżdżać. Ten wjazd jest tylko i wyłącznie dla mieszkańców, także od razu zakazujemy ruchu ciężarowego. No i oczywiście musimy rozszerzyć tę dzielnicę aż do samego zjazdu, żeby ten zakaz tutaj obowiązywał. Także w tym miejscu nie ma mowy o zjeżdżaniu przez ciężarówki i myślę, że to powinno troszeczkę pomóc. Mają do dyspozycji po pierwsze ten jeden zjazd w tym miejscu, po drugie zjazd tutaj, ewentualnie nawet stąd jakby chcieli sobie przyjechać, to droga nie jest zbyt długa, chociaż z drugiej strony nie mamy tutaj dojazdu do miasta bezpośrednio. Może też trzeba będzie to przemyśleć, żeby tutaj wykonać jeszcze jeden zjazd z tej strony. Na razie powinno troszeczkę się poluzować, zaraz zobaczymy, czy to się rzeczywiście uda. Może przyspieszmy trochę czas, żeby szybciej zobaczyć efekty budowania drogi. No, w tym momencie korek jest naprawdę pokaźny, sięga aż do poprzedniego skrzyżowania tutaj na autostradzie. Zaraz zobaczymy, jak to będzie, czy rzeczywiście przestaną jeździć te ciężarówki tutaj. Nie chciałabym zmieniać tego skrzyżowania, może powinnam, zaraz zobaczymy. Już wydaje mi się, że coraz więcej pojazdów kieruje się tutaj w stronę tego zjazdu. Rzeczywiście wygląda to w ten sposób, że ciężarówki może częściowo zjeżdżają tutaj w tym miejscu, ale nie korzystają z tego zjazdu, tylko jadą dalej, czyli korzystają z tej autostrady. Tutaj z kolei znowu jest dość duży problem z ruchem. Jeszcze może nie zobaczyli, że mają do dyspozycji całą drogę w tym miejscu. Może spróbujemy pobawić się trochę pasami. Trochę jeszcze nie ogarniam tych modów, ale może uda mi się znaleźć takie coś, co pozwoli nam kierunkować... O, zmienić strzałki pasów. I możemy ustalić, że z tego pasa nie można pojechać prosto. To jest pas, który służy tylko i wyłącznie do skrętu. I teraz ci wszyscy, którzy chcą jechać prosto, będą musieli korzystać z tych dwóch pasów z lewej strony. No, na razie jeszcze korzystają, widzę, z tego pasa skrętu i jadą dalej w to osiedle. Nie wiem dlaczego. Dlaczego w ogóle oni korzystają z tego zjazdu, skoro chcą jechać prosto? Może po prostu ten nakaz nie pozwala już tym samochodom, które są na tym pasie, zmienić tego w trakcie, więc oni w efekcie muszą sobie poradzić dalej. Zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście tak to funkcjonuje. Kurczę, teraz wszyscy ładują na ten pas i jeszcze gorzej to funkcjonuje, niż myślałam. Dobra, ewidentnie to nie działa, bo wszyscy jadą tędy po to, żeby zjechać z powrotem tutaj tym zjazdem. To jest bez sensu, czyli musimy umożliwić jazdę z tego pasa również do przodu, ale chyba to powinno nam pozwolić połączyć te pasy. Zaraz zobaczymy, czyli z tego pasa możemy pojechać albo w tę stronę, albo w tę stronę. Tutaj prosto one rzeczywiście mogą funkcjonować. Zaraz mam nadzieję, że to się uda zorganizować. Trochę powiem Wam szczerze, że to jest niezbyt moja mocna strona, te korki. I dalej mówię, nie ogarniam jeszcze na tyle modów, żeby wiedzieć, na ile to jest praktyczne rozwiązanie, to co teraz stosuję. Może coś się uda rozwiązać. Na pewno tutaj w tym miejscu przestały się robić zatory. Coraz więcej osób jeździ tam, ale oni dalej wszyscy cisną tym jednym pasem. Może po prostu w tym miejscu powinniśmy dać im możliwość zmiany pasa, czyli stąd mogą jechać na wszystkie trzy pasy. Czyli tutaj od razu się niech rozdzielają. To pozwoliłoby może trochę rozluźnić to. Nie mam pojęcia, czy to rzeczywiście tak będzie działało. Na razie wygląda na to, że niekoniecznie. Że dalej mamy problem z tym gigantycznym korkiem tutaj. To może jednak niech korzystają z tego tutaj zjazdu. Zaraz zobaczymy, czy to pomoże. Jeśli zmienimy przepisy w tej dzielnicy i pozwolimy ciężarówkom tutaj jeździć, to może będą z tego zjazdu zjeżdżać szybciej i tym samym nie będą korkować. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No z drugiej strony, czy tutaj będą korzystać? No ale tu też jest kolosalny korek. Widzę, że z tego miejsca tutaj rzadko korzystają. No sądziłam, że to znacznie powinno pomóc im, natomiast wcale chyba im nie pomogło. To jest zjazd, z którego powinni teraz korzystać, bo tutaj rzeczywiście też jest dość ciężko z tym zjazdem. Nie wiem, nie rozumiem chyba kierowców tutaj w tej grze, ale coś jakby troszeczkę się zmniejszyło. Może mi się tylko wydaje, ale troszeczkę chyba się ten zator zmniejsza. Zaraz zobaczymy, jeszcze chwilę im dajmy. Może tutaj musimy poszerzyć tą drogę. Dobra, jeszcze jedna próba, zobaczymy, jak to zmieni tutaj grę. Czy te korki trochę się zmienią, czy się nie zmienią. Damy tutaj szersze drogi. O ile nam się uda to zrobić. Dobra, chyba się powinno udać. W ten sposób. Koniecznie wyłączmy światło tutaj, bo jednak nie chcemy na zjazdach z autostrady świateł mieć. W tym momencie raczej to nie powinno być problematyczne, że tych świateł tutaj nie ma. A jednocześnie trochę nam powinno ułatwić poruszanie się. Czyli jeszcze raz uruchamiamy grę. No i jak tym razem to idzie. Nie wiem, dlaczego oni tutaj... Nie, no dobrze, zjeżdżają w dobrym miejscu. Czy teraz powinno się trochę poluzować, no? Jak nie, to słuchajcie, nie mam pojęcia, co zrobić. Chyba potrzebuję eksperta od dróg, bo jednak dość dużym problemem jest to. Może po prostu tą strefę trzeba będzie zmniejszyć, albo przesunąć je w inne miejsca. tak żeby nie było tego problemu. Jednocześnie widzę, że duże jest zapotrzebowanie na biura. Zróbmy tutaj trochę biur. I wiecie co, i na razie spróbujemy rozwiązać jeszcze inny problem mojego miasta, a mianowicie tutaj w tym rejonie nie ma metra, więc dostawimy sobie linię metra. Tylko problemem będzie jeszcze jedna rzecz, mianowicie te autostrady tutaj są w tym miejscu, w którym ja chciałam postawić linię metra, więc nie wiem, jak sobie z tym poradzimy. Chyba będę musiała obniżyć trochę tę autostradę. Zróbmy dwie stacje w tym miejscu, które będą przesiadkowe tutaj, tak żeby połączyć z tą strefą, i nie wiem, czy będę w tym momencie robiła tutaj linię, która będzie przekraczała tą autostradę. Może po prostu z tej strony tę linię postawimy? Zrobimy trzy przystanki. Zaraz zobaczymy, może niezbyt blisko siebie też. Trzy przystanki, które mam nadzieję uda nam się połączyć z resztą świata. I na razie połączymy je bezpośrednio ze sobą. O, to chyba nie miało być tak. Dobra, w takim razie bierzemy buldożer i rozwalamy tą linię. Chociaż w sumie z drugiej strony, czy jest sens robić taką małą sieć? Może rzeczywiście od razu zaryzykujmy, poprawimy tą autostradę trochę i spróbujemy zrobić tutaj na całym obszarze metro. Także rozwalę, żeby nie ustawiać ich zbyt blisko, i ustawię tak w tym miejscu. Może tutaj też się przyda kiedyś linia metra. Tutaj. No nie wiem gdzie. Tutaj i tutaj. I połączymy z tą strefą przemysłową, tak żeby też linia była blisko, no żeby mieli dojazd w inne rejony miasta. No i oczywiście łączymy je ze sobą. No tutaj będzie problem, tak jak mówiłam, przez to, że będziemy musieli zmienić wysokość autostrady. Zaraz ją sobie troszeczkę pogłębimy. Na razie połączmy sobie te linie w tym miejscu. Mam nadzieję, że metro będzie w stanie pokonać takie zakręty. Tutaj łączymy w tym miejscu. Tutaj nie możemy połączyć jeszcze, zaraz będziemy kombinować. Okej. Ale te ze sobą możemy połączyć już. Mamy połączone. Jedną linię możemy już sobie puścić bezpośrednio tutaj w tym obszarze. Ta będzie linią przesiadkową ze wszystkimi pozostałymi liniami. Od razu w dwie strony, żebyśmy potem nie zapomnieli. No i przejdźmy do tych dróg. Niestety będę musiała rozwalić troszeczkę dróg. Zatrzymajmy grę, żeby wiecie, żeby ludzie nie marudzili, i spróbujemy trochę głębiej opuścić tutaj te autostrady, tak żeby pozwoliło nam to przedostać się przez tę trasę. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Czyli schodzimy na dół, stawiamy jeden krótki odcinek, który schodzi w dół. Może nie tą drogą, będzie mi łatwiej trochę inną drogą. Maksymalnie w dół się połączymy. Kurczę, coś mi się wydaje, że to nie współpracuje ze mną. O, teraz jest niżej i to widać ewidentnie, bo zmienia się jasność tej drogi. To nawet pod tym profilem widać, że tutaj jest ta droga dużo, dużo niżej, i my sobie nad tą autostradą poprowadzimy po prostu naszą linię metra. O, i teraz już powinno być to od razu lepiej funkcjonujące. Zaraz zobaczymy zresztą. Może od razu w tym momencie, a potem dopiero zaczniemy robić w drugim miejscu. Czy uda nam się poprawić linię? Udało się, bez problemu żadnego mamy połączone. No to w takim razie w drugiej stronie robimy to samo. Maksymalnie w dół i łączymy z kolejną tą istniejącą nitką. Tutaj robimy to samo, maksymalnie się obniżamy. Coś tutaj nie idzie mi tak, jak chcę. Ale chyba jednak się uda. Dobra. Wiem, że nie wygląda to dobrze, ale uwierzcie, że obcowanie z tymi drogami podziemnymi wcale nie jest takie proste, a chciałabym, żeby jednak miasto funkcjonowało, żeby to metro można było podłączyć do wszystkich sieci. Dobra, udało się, chociaż nie dociągnęłam tego do końca. I teraz możemy zrobić tutaj linię, która przez moją twarz płynie. Czyli zaczynamy w tym miejscu. Zaraz też zobaczymy, czy rzeczywiście korki troszeczkę się zmniejszyły w tym mieście. Mam nadzieję, że tak, teraz już możemy uruchomić grę. Niech sobie tam czas płynie. Tworzymy nową linię, która w drugą stronę leci. Okej, metro skończone. Już ludzie powinni być szczęśliwsi, zdecydowanie na pewno są, chociaż jeszcze prawdopodobnie nie funkcjonuje ta linia, bo tutaj nie ma prądu. Więc podepnijmy tutaj naszą sieć. Wszędzie jest teraz w tym momencie. No i co z tymi korkami? Wróćmy do tych korków. O, proszę bardzo, poluzowało się. No, może tutaj jest troszeczkę ciężej. Tutaj zdecydowanie dużo więcej aut teraz jedzie. Nie wiem, czy oni wszyscy uciekają z mojego miasta. Mam nadzieję, że wcale nie jest im źle, tylko wywożą jakieś towary na sprzedaż do innych miast. Tutaj też jest całkiem nieźle. Chyba osiągnęliśmy dzisiaj sukces, jeśli chodzi o te korki. Myślę, że ludzie też są całkiem zadowoleni. Zobaczmy, jaka jest wartość gruntu tutaj w moim mieście. No, jest coraz lepiej. Średnia wartość gruntu to 48. Nie wiem, jaka to jest jednostka tutaj w tej grze, ale $48 uznajmy za metr kwadratowy. Także jest całkiem nieźle. Jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się, że warto mieć ją w naszym wielkim mieście. Kolejne to będzie miasto stołeczne, ale skoro jesteśmy wielkim miastem, to możemy sobie wybudować stadion. I tutaj gdzieś chyba powinna być linia metra. Tak, tutaj obok linii metra spróbujemy postawić stadion, może naprzeciwko. I tym sposobem będziemy mieć mecze, będziemy organizować mecze dla naszych mieszkańców. Dlaczego postawiam w tym miejscu? Dlatego, że dość duży hałas generuje stadion, więc warto odsunąć od mieszkań. Tutaj też może kiedyś zagospodarujemy bardziej tą strefę, zobaczymy. Na pewno myślę, że można byłoby jakieś obiekty wybudować jeszcze, bo tutaj widzę, że jest całkiem z tym słabo. Także budujemy nowe obiekty, które możemy wybudować. Rezerwat Pand. Czy my go nie mamy zbudowanego? Przecież tutaj stoi rezerwat Pand. To jest dokładnie to samo. Tak, budynek już istnieje. Nie mam pojęcia, dlaczego mi tych budynków nie zaznacza jako wybudowane, ale zoo jeszcze nie mamy. To może zrobimy sobie zoo przy stadionie, tak żeby od razu ludzie, którzy przyjdą sobie na mecz, mogli jednocześnie odwiedzić zoo. To na pewno zwiększy zainteresowanie ludzi naszym miastem, jeśli postawimy kilka takich obiektów. Myślę, że tutaj w tej strefie, gdzie ludzie są bardzo nieszczęśliwi, również możemy dołożyć im jakiś budynek, chociaż to miejsce jest zajęte. Co tutaj jest? To jest chyba jakiś parczek. Tak to wygląda, jakby to był jakiś park, ale w tym miejscu już parku nie ma. Trochę uszczęśliwmy tych ludzi. No, na razie myślę, że może wystarczy tych budynków. Jeszcze tylko ten jeden pomiędzy dzielnicami, tak żeby na jedną i drugą sięgał. Później zagospodarujemy to. Myślę, że będzie teraz całkiem lepiej to wyglądało. Też, żeby ludzi trochę uszczęśliwić i żeby też oddzielić ten obszar, który raczej w tym momencie nie będzie przeze mnie zajęty, chciałabym sobie moją buzię zalesić, czyli jakieś drzewa wybierzemy, może te. Powiększymy sobie plusem naszego brasza. Oczywiście linki macie do modów w opisie, także jak ktoś jest chętny, żeby zobaczyć z jakiego moda korzystam, może oczywiście to zrobić. No i coś mi się wydaje, że tutaj nie połączyliśmy naszych dzielnic prądem. Czy to się nie zepsuło tutaj wszystko? Nie, tutaj jest połączenie, czyli nie ma z tym najmniejszego problemu. Dobra, widzę, że jest dość duże zapotrzebowanie na przemysł, więc następnym razem spróbujemy się tym zająć. Co tutaj się dzieje? Jest opuszczony, bo zbyt niskie wykształcenie pracowników. O, ale zniknął. Gdzieś mi uciekł ten budynek. Może jednak stwierdzili, że wcale nie jest to wykształcenie takie niskie i wrócili. Nie mam pojęcia. Wykształcenie powinno już być trochę wyższe mojego społeczeństwa. Zobaczcie, 36% mieszkańców jest dobrze wykształconych. To jest najwyższy wskaźnik wykształcenia spośród wszystkich stopni wykształcenia, więc no, dużo osób się uczy. Na pewno z czasem będzie ich jeszcze więcej. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Zrobiliśmy całkiem sporo. Teraz, szczerze powiedziawszy, bardzo mi się podoba ta twarz. Wygląda dużo lepiej, gdy mamy drzewa na twarzy. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o ocenach. Możecie zasubskrybować kanał, jeżeli podoba Wam się to, co robię. A jeśli nie subskrybujecie. A jeśli subskrybujecie, koniecznie zaznaczajcie dzwonki, bo to jest jedyny warunek, żeby otrzymywać powiadomienia, jeśli zaznaczycie, że chcecie je otrzymywać oczywiście. Mam nadzieję, że przyjdziecie do mnie następnym razem. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Cześć!